Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku recenzji czy coś w tym stylu. Tak jak mówiłem, udało się wrócić jeszcze w tym miesiącu. Wracamy z Brentem Weeksem i Okaleczonym Okiem, czyli trzecim tomem, już trzecim tomem, słuchajcie, serii, która zwie się Powiernik Światła. I powiem wam, że to jest chyba moje odkrycie, może nie roku, ale jest to zdecydowanie jedno z największych moich odkryć ostatnich tam, na pewno ostatniego jakiegoś tam odstępu czasowego, bo ta seria mnie naprawdę i wciągnęła, i zafascynowała. Mam nadzieję, że was również do tej serii przekonam, między innymi tą recenzją, już trzecią z tej serii. Okaleczone oko. Ja na wstępie powiem dwie rzeczy odnośnie wstępu. Później przejdę do jakby części właściwej. Pierwsza rzecz to jest to, żeby się nie przejmować, bo to jest ogólnie cegła. Tam jakby około 100 stron, może mniej, to jest spis postaci i też to, co było w drugim tomie, czyli wytłumaczone ten system magii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć, żeby się nie przejmować, ponieważ okej, mamy cegłę. Natomiast w odcinku zresztą, w którym mówiłem o cegłach, jest wspomniane, że jakoś nie należy się tym za bardzo przejmować, bo jeżeli cegła jest dobrze napisana, ma dużo fajnych wątków i tak dalej, to zdecydowanie dobrze się ją czyta. Myślę, że Brent Weeks należy do tych autorów, których naprawdę bardzo dobrze się czyta. W tej książce przede wszystkim masa rzeczy się dzieje. Ja bym naprawdę, gdybym miał ją streścić, co tutaj się wydarzyło i tak dalej, na pewno wydarzyło się tutaj najwięcej wydarzeń się wydarzyło ze wszystkich części póki co, więc absolutnie się, wiecie, ta książka nie duży, czyta się to strasznie fajnie, strasznie lekko, więc myślę, że fakt, że ma tam te bite 900 stron ponad, nie powinien, moim przynajmniej zdaniem, jakoś was bardzo zniechęcać do sięgnięcia po tą serię, jak i po tą książkę. Tak mi się wydaje. A druga kwestia to jest Okaleczone oko, które występuje tylko w tytule, ponieważ w książce, bo w ogóle oryginał brzmi The Broken Eye, co jest tłumaczone w książce już w samej sobie jako po prostu złamane oko. A tytuł na okładce jest Okaleczone oko, ale myślę, że bez jakichś tam większych tragedii i tak dalej, więc. Słuchajcie, o co chodzi? Ja pomijam fakt, że ciężko jest mi w sumie opisać, co się dzieje, o co chodzi w Okaleczonym oku bez jakiegoś tam, nie tyle spoilerowania, ale jakiegoś streszczania mimo wszystko fabuły tej książki. I jestem pewien, że nie udałoby mi się to, ale spróbuję. Oczywiście wracamy do swoich ulubionych bohaterów. Przede wszystkim Kipa, Karis, Gavina i Tei. I co ja mogę powiedzieć na temat każdego z tych bohaterów? Jeśli chodzi o Gavina, wiemy z poprzedniej części, że został on porwany przez wrogów, przez piratów i stracił on moc właśnie poprzez ten sztylet, oślepiający nóż, który zabrał mu wszystkie jego moce, także przerąbane, i na pewno bardzo ciekawy wątek odnośnie Gavina, który chce wrócić jako pryzmat, ale nie do końca może. Gavina, który wciąż jest Dazenem, który w poprzedniej części zabił swojego brata, ale ogólnie rzecz biorąc, no wiadomo, no, chce się wyswobodzić z rąk wroga i sposób, w jaki to robi, jest na pewno bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o Karis, która też z poprzedniej części wiemy, stała się, weszła w związek małżeński z Gavinem. Za długo się jakby nie nacieszyła tym, ponieważ, jak wiemy, Gavin zniknął, ale jest gujem też i w związku z tym czekają sporo różnych ciekawych przygód, akcji, głównie związanych z Androsem gujem, który jest najbardziej komplikującą całą tą fabułę i nie tylko postacią. Jest naprawdę kimś, kogo, słuchajcie, jednocześnie nienawidzimy, bo jest to bohater taki antybohater. No, jest to człowiek strasznie spiskujący,
Człowiek, który robi tak, żeby jemu było dobrze. Człowiek strasznie stanowczy, brutalny, dziwny i tak dalej. Natomiast z drugiej strony właśnie to, że on taki jest i faktycznie ja mogę to powiedzieć jakby wiecie, z całą odpowiedzialnością powoduje, że jego postać jest tak barwna, jest tak fajna, że zdecydowanie jest w moich top 3 postaci tej książki i w ogóle całej tej serii. Mamy Kipa, który jest moją ulubioną postacią tej książki. Kip, który strasznie nam się zmienił na przestrzeni tych trzech tomów, który jest czarnogwardzistą, który szkoli się zresztą u Karis, ponieważ jak wiemy jest polichromatą z pełnym spektrum i jest mega utalentowanym gościem i w ogóle jest super. Też mnóstwo różnych sytuacji w związku z Kipem, który jak będziemy jest mega zabawny, jest mega zdystansowany. Ci z was, którzy przeczytali poprzednie dwie części, wiedzą, jaki jest Kip i mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Wiecie, jakim ja naprawdę jaką miłością darzę tą postać, bo jest absolutnie wyjątkowy, zdecydowanie jedną z ciekawszych postaci całej fantastyki, jaką ja znam. Kip, który no, jest w jakiś tam sposób bohaterem, ale Kip, który musi mierzyć się z masą różnych przeciwności losu, ale nie tylko losu. No i Teja, która uczy się krzesać Paryl i która ma największy związek z tytułem tej książki, ponieważ w jakiś tam magiczny sposób zapoznaje się z pewnym człowiekiem, który jest członkiem właśnie tego zakonu okaleczonego oka. Nie do końca, jakby jeśli chodzi o w ogóle o sam tytuł, mógłby być on inny, ale jest taki, jaki jest i chyba nie będę za bardzo się na ten temat rozpowiadać. Zakon okaleczonego oka też do tej swojej książki na pewno niemało wnosi, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o resztę postaci, wiecie, Liv, która jest tam po stronie Księcia Barw. Nie do końca jakoś wydaje mi się, żeby tam trzeba było o niej wspominać, ponieważ jest jej po prostu tutaj mało najzwyczajniej w świecie, ale zdecydowanie trzeba wspomnieć o Zymunie, który jest bratem Kipa, jest synem Karis oraz Gawina, także jakby jego postać, która nabiera troszeczkę większego znaczenia dopiero co prawda pod koniec, którą oczywiście interesuje się Andros. Naprawdę tutaj mnóstwo komplikuje i jest to, powiem wam, bardzo ciekawy wątek. I człowiek to czyta i nie wie, czy się cieszyć, czy płakać. Naprawdę to, co Brent Weeks tworzy w Okaleczonym Oku, jaką przeogromną sieć spisków nam pokazuje, bo przede wszystkim tak naprawdę ta książka i ta cała seria opiera się na masie różnych rzeczy, które co chwila wyłażą, które po prostu z każdej strony możemy spodziewać się, wiecie, jakiegoś dziwnego czegoś. I mówię, ta masa tych spisków, które tam są, naprawdę niesamowite to jest wszystko. I fajne jest to, że nie jest to opisywane wszystko w jakiś taki na siłę dziwny sposób, tylko Brent Weeks ma raczej styl luźny, wolny i raczej nie komplikuje niczego na siłę, co można byłoby zarzucić choćby Brandonowi Sandersonowi. Moim zdaniem Brandon Sanderson, czy to nie jest wada w żaden sposób, ale no, wiecie o co chodzi. Są autorzy, którzy bezpośrednio mówią o co im chodzi, tacy właśnie jak Brent Weeks, i są tacy, którzy nie robią tego w sposób bezpośredni, tak jak na przykład Sanderson czy choćby Erickson, tak? Więc naprawdę bardzo dobrze się to czyta i te wszystkie spiski są bardzo fajnie wplecione w całą fabułę tej książki. Jest to wszystko takie jasne, przejrzyste i ciekawe. No i warto też dodać, myślę, że jednak Okaleczone Oko jest zdecydowanie taką najbardziej mistyczną częścią. W poprzedniej części mieliśmy co prawda troszeczkę tych bogów, o tych kolorakach i tak dalej, o tych marach, jak tam Gawin się musiał tym wszystkim zajmować. Natomiast tutaj ogólnie bogów za bardzo nie ma. Jestem pewien, że do tych wątków się jeszcze wróci. Natomiast jeśli chodzi o Okaleczone Oko, to jest to zdecydowanie najbardziej mistyczna część, ponieważ dzieją się tam dziwne rzeczy. Takie rzeczy, no, które faktycznie chcielibyśmy poznać odpowiedź, o co chodzi. Także mi się to bardzo podoba. Jest tam kilka takich rzeczy naprawdę, które
są bardzo zastanawiające i myślę, że będą rozwijane w kolejnych częściach. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to chyba byłoby na tyle. Słuchajcie, no jakby wiem, że przebiłem właśnie 10 minut. Nie robię tego dla reklam, bo nikt mi oczywiście nie płaci. I słuchajcie, no ja jestem bardzo ciekaw, jak się skończy ta seria. A wiem, jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć, że bardzo mnie cieszy to, przynajmniej mnie zarzucił o tych 10 minutach. Bardzo cieszy mnie to, jak stworzona jest fabuła w całej tej serii. O czym mówię dokładnie? Konkretnie chodzi mi o to, że mamy wiele jest książek, które jakby do daleko nie trzeba szukać, czy choćby Miecz Prawdy, czy Koło Czasu, które jakby wiemy, kiedy się skończą. Wiemy, że jak coś się stanie, to wtedy oznacza koniec książki, tak? Jak on dotrze tam, jak tamten pokona tamtego, jak on coś zdobędzie, coś takiego. Wiemy, w książkach fantasy tak jest, w książkach pewnie innego gatunku tak nie jest, bo do tego nie dotyczą. Tym charakteryzuje się ten nasz ukochany gatunek. Natomiast właśnie nie jest tak w wypadku Powiernika Światła, o którym też zresztą jest tutaj trochę mowy. Co jest bardzo fajne, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, kiedy się skończy ta książka. Z tej książki można byłoby zrobić serial, bo tu co chwila coś innego się dzieje. Naprawdę, tutaj jest troszeczkę jak w takim serialu. Nagle robi się jakiś wątek i to jest bardzo fajne, mega jest to fajne. Niezwykłe to jest. Nie ma czegoś takiego, że właśnie wiemy, że jak oni ich pokonają, teoretycznie ta walka, tak, księcia Parw z Pryzmatem i tak dalej, z tą całą Chromerią. Teoretycznie tak, teoretycznie ta książka w jakiś tam sposób opiera się na tej walce, ale powiem wam tak, tu nie ma tej walki. W tym tomie praktycznie w ogóle tego się nie wspomina. Tak jak powiedziałem, Liv i sam Książę Barw niewiele tutaj mają stron poświęconych sobie. Więc naprawdę tutaj ta wielowątkowość jest niesamowita i fakt, że nie wiemy czego się spodziewać tak naprawdę od kolejnego tomu, od kolejnego rozdziału i tak dalej, jest niesamowita i bardzo się z tego powodu cieszę. Dlatego też uważam, że jest to super seria i dlatego mówię, że to jest moje odkrycie ostatnich tam na pewno, ostatniego jakiegoś tam czasu. Dobra, jedna jeszcze ważna informacja na sam koniec. Pisałem do Maga w sprawie właśnie ostatniej części, bo ogólnie rzecz biorąc jest jeszcze jedna część i wyszła chyba już ostatnia, piąta. I pisałem do Maga w sprawie tego, kiedy ta część, kiedy oni zamierzają tą część wydać i to będzie przyszły rok, tak, w ramach ciekawostki, więc no ufam, że tak jest, ufam, że tak jest, zresztą obstawiam, że skoro Mag wydał poprzednie części Powiernika Światła, no to nie zaprzestanie nagle na ostatniej, bo to byłoby już chyba najgorsze, co mogą zrobić, tylko faktycznie skończą i w takich samych formach i tak dalej. Wydadzą tą ostatnią część. Także przyszły rok to będzie zakończenie tej serii. Dobrze, słuchajcie, ode mnie to byłoby na tyle. Spodziewajcie się mnie dużo szybciej niż myślicie, ponieważ mam dla was coś specjalnego przygotowanego. Mam nadzieję, że część z was się ucieszy z tego faktu, część z was może nie, może wręcz odwrotnie, zobaczymy. W każdym razie zachęcam do zostawiania komentarzy i tak dalej. Wchodźcie ze mną w dyskusję. Bardzo podobał mi się Wasz odzew odnośnie ostatniego filmiku a propos kolejności czytania Majazdowskiej Księgi Poległych i tak dalej. Także super, dziękuję Wam wszystkim. No i co, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie i cześć.